back. Don't look on, take me back again. We'll make a memory out of it. We finally fall apart and we break each other's hearts. We wanna leave young love, we better start today. It's gonna get easier and easier somehow, 'cause I'm falling, oh falling, easier and easier somehow. Oh, I'm calling, and it isn't over unless it is over. I don't wanna wait for that. It's gonna get easier. In front of me, take my life and set me free again. We'll make a memory out of it. Holy road is at my back. Don't look on, take me back again. Out of it, we finally fall apart and we break each other's hearts. We wanna leave young love, we better start today. It's gonna get easier and easier somehow. Oh, I'm falling, easier. Easier somehow. Oh, I'm calling, and it isn't over unless it is over. I don't wanna wait for that. It's gonna get easier and easier. So come with me, come with me. Not today. It's gonna get easier and easier somehow. Oh, I'm calling, easier and easier somehow. Oh, I'm falling, and it isn't over unless it is over. I don't want. It's gonna get easier and easier somehow. It's gonna get easier and easier somehow. But not today. Cześć wszystkim, tutaj Cynka. To była piosenka Not Today autorstwa Imagine Dragons, jednego z moich ulubionych zespołów. Ta piosenka jest jedną z soundtracku do filmu Zanim się pojawiłeś, oryginalny tytuł Me Before You, na podstawie książki Jojo Moyes,
Przepraszam, nie wiem jak się czyta to nazwisko. Nie sprawdziłam. Nie czytam tej książki, zaczynałam ją, aczkolwiek jest to jeden z niewielu romansów, dramatów, które chcę przeczytać. No, nie dramatów, ale wiecie o co chodzi. Sam film, pamiętam, był wzruszający. Ja też pewnie pamiętam go trochę inaczej, bo oglądałam go w takim okresie, w którym potrzebowałam się wypłakać i ten film był idealnym pretekstem. Jest bardzo ładny. Bardzo fajni aktorzy tam grają, których lubię, których zresztą gram i Emilia Clarke, wydaje mi się. Będę musiała to sprawdzić. I Finik z Igrzysk Śmierci, czyli nie pamiętam jak ten aktor się nazywa. Historia no nietusinkowa, nie powielająca schematów, raczej bardzo ckliwa, przyjemna, wzruszająca, co jest synonimem do ckliwa, ale nieważne. Nie mogę się w sumie doczekać, aż sobie ją powtórzę, czytając książkę właśnie, bo na pewno książka jest lepsza. W sensie może nie na pewno, ale prawdopodobnie. I co? Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Jeżeli nie macie co robić, jest taki przyjemny na zwinięcie się w kocyk z herbatką i wyrzucenie z siebie emocji. I zachęcam Was do słuchania tego soundtracku, do słuchania Imagine Dragons. I jeśli chcecie, I can't believe I'm saying this for the first time, well, zalajkujcie, zasubskrybujcie i wyślijcie swoim znajomym, którzy też widzieli ten film, albo którzy też tego filmu nie widzieli, albo takim, z którymi planujecie ten film obejrzeć, albo po prostu, jeśli Wam się spodobało, to też możecie udostępnić. Mam nadzieję, że tak właśnie było i to było na tyle na dzisiaj. Ostatnia rzecz. Lenor, to była piosenka dla Ciebie. No, taka dedykowana dla mojej siostry cudownej. Mam nadzieję, że dotrzesz do końca i to usłyszysz. I teraz to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. I see you soon. Bye!